Grazie Bohaterką mojej dzisiejszej opowieści jest Olga Boznańska, artystka, z którą spotkałam się po raz pierwszy, czy z jej twórczością wiele lat temu. Zafascynowała mnie to takie ciche, smutne malarstwo, więc jeżeli ktoś ma tą strunę poetyckości w duszy łatwą do ruszenia, to myślę, że dzisiaj poczuje się myślę, przede wszystkim wzruszony. Moi drodzy, Olga Poznańska to artystka polska żyjąca na przełomie XIX i XX wieku. Widzicie tutaj daty jej urodzin i śmierci. Żyła stosunkowo długo po 75 lat, przy czym no, nie było to życie łatwe, a jednocześnie było bardzo bogate, jeśli chodzi o kontakt ze sztuką. I o tym chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć. Olga Poznańska urodziła się w 14, 15 kwietnia 1880. 1965 roku była, moi drodzy, córką francuski i Polaka. Jej matka jako francuska uczyła francuskiego i rysunku przede wszystkim w szkołach przyklaszczonych na Małopolsce w Imbramowicach, później na zwierzyńcu, później również pracowała jako guwernantka w Krakowie i tam poznała swojego późniejszego męża, ojca Olgi, Adama Boznańskiego. On był z kolei takim zubożonym ziemianinem, Pieczętował się nawet herbem, nowina, natomiast brak pieniędzy, raczej dojmujący w domu, powodował, że poszedł się kształcić na inżyniera budowlanego i właśnie z tym zawodem związał swoją przyszłość. Ta, ta, ta sytuacja spowodowała, że przez pierwsze lata życia Olgi, rodzice bardzo dużo podróżowali. Przede wszystkim mieszkali w Sanoku, później w Szczawnie, później w Łubkowie. To wynikało z faktu, że ojciec był zatrudniony przy budowie pierwszej węgiersko-galicyjskiej kolei żelaznej. Jeżeli ktoś z Was lubi jeździć w Bieszczady, to być może kojarzy przełęcz łupkowską. To właśnie tam między innymi była ta kolej węgierska czy węgiersko-galicyjska. Przechodziła. Ostatecznie, dopiero jak Olga miała kilka lat, sprowadzili się całą rodziną do Krakowa, i tam prawdopodobnie nawet według projektu ojca. Olgi Adama został wzniesiony dom przy ulicy Wolskiej. Ta ulica dzisiaj nosi miano Piłsudskiego i to jest słuchajcie, ten dom, który przetrwał do naszego czasu. Nie jest on jak widzicie imponujących rozmiarów, ale dla rodziny boznańskich absolutnie wystarczał. Jeszcze tam od tyłu, od strony podwórka wybudował boznański niewielką oficynę, gdzie były zlokalizowane mieszkania pod wynajem i to dawało całkiem taki uczciwy dochód roczny chociaż tam warunki akurat mieszkaniowe nie były najbardziej luksusowe, ale pieniądze z czynszu pomagały wiązać koniec z końcem. Jeśli idzie o tę pasję malarską, to Olga, można było powiedzieć, zaczyna tak szybko, jak i wy pewnie gdzieś tam swoje próby malarskie na swoim koncie mieliście. Otóż miała 6 lat, kiedy zaczęła ją uczuć rysunku matka, matce zależało bardzo na tym, żeby córka tą edukację plastyczną przeszła w dzieciństwie, a ponieważ matka cierpi na suchoty, czyli na tak zwaną gruźlicę i dosyć dużo czasu spędza w górach, raz jakiś czas wyjeżdża tam na dłuższy pobyt, to wówczas zabiera ze sobą Olgę i ta Olga, kiedy Eugenia zażywa różnego rodzaju kuracji leczniczych, maluje namiętnie hale, barany, jakieś pasterzy, domy z buchającym w niebo dymem, czyli generalnie słuchajcie, no takie obrazki w zasadzie jak większość dzieci w jej wieku, chociaż przyznacie sami, że ten piesek to całkiem przekonujący jest. Owieczki, no jak cię mogę, tak? Szału nie mam, ale piesek mnie, słuchajcie, kupuje. Jego, jej matka będzie uczyć ją również nie tylko rysunku, ale również języka francuskiego i niemieckiego. Dzisiaj dla nas, jak znamy jeden język obcy, to już jest wow. Natomiast w tamtych czasach to nie było nic niezwykłego, to było oczywiste wręcz, że wykształcona młoda kobieta, już nie wspomnę o mężczyznach, musiała znać przynajmniej jeden, dwa języki obce i stąd właśnie ten język francuski, język niemiecki. Podobno w ogóle w ich domu mówiło się dużo po, nie, po francusku, ze względu na pochodzenie mamy, a Olga sama przyznawała, że języka polskiego uczyła się dość późno. Zresztą uczyła się jednocześnie też języka angielskiego i później, słuchajcie, jak była na studiach w Monachium, to jak do matki pisała listy, to pisała po francusku, jak pisała do siostry, to pisała listy po angielsku i tylko do ojca Zapisała po polsku. Czyli jak widzicie, no, taka poliglotka. Zresztą to ułatwiało później funkcjonowanie w, podczas wojaży, czy to w Monachium, czy podczas pobytu w Paryżu. Matka niestety również przekazała i jej, i jej siostrze młodszej Izie skłonność do melancholii. Podobno sama Eugenia była taka depresyjna. Zresztą słuchajcie, to był też czas, kiedy takie bycie melancholijnym wydawało się być wręcz czymś w dobrym tonie. Takie było trochę modne, że kobieta jest smutna, zamyślona. Ale no problem polegał na tym, że takie okazywanie bólu egzystencjalnego, nawet jeżeli była, było uważane, uważane że tak powiem, często za jakąś cnotę, to niestety takie przewrażliwienie, przeczulenie odziedziczy Olga i jej siostra, która zresztą z powodu depresji w pewnym momencie popełni samobójstwo, więc umówmy się, te konsekwencje tej modnej melancholii będą tutaj wręcz dramatyczne. Olga nie była specjalnie dużą osobką, raczej drobną, niewielkiego wzrostu. Podobno do końca życia w ogóle to ubiory kupowała na dziale dziecięcym. Tutaj zresztą świetnie ją widać. Najbliżsi będą wspominać o tym, że miała pociągłą, bladziutką twarz, taką bardzo smutną, właśnie spokojną, poważną. I na tym zdjęciu, na którym ją widzicie w kimonie z japońską parasolką, Olga prezentuje taki typowy dla końca XIX wieku yy, motyw zainteresowania się sztuką dalekiego wschodu, jego kulturą. Podobno po raz pierwszy spotkała się z japonizmem w 1878 roku, kiedy jej rodzice zabrali ją no i oczywiście jej młodszą siostrę do Paryża na wystawę światową. Tam po raz pierwszy to spotkanie z kulturą Japonii nastąpiło. Japonii były modne wtedy w sztuce, stąd właśnie na przykład takie zdjęcia, jak tutaj widzimy, i stąd też później te nawiązania do sztuki japońskiej w jej malarstwie. Tutaj widzicie nieco późniejszy obraz gdzie artystka pokazuje nam młodą kobietę, Japonkę, w takim typowym stroju, kimonie, odpowiednio upiętych włosach, z wachlarzem, świetnie oddany, taki dyskretny sposób, ten modelunek, światłocieniowy, bardzo takie subtelnie zestawione kolory, głównie biel, trochę zobaczcie takich brun brunatnych brązu, ale mocno rozbielonych, tylko na krawędziach te fioletowe cienie i ten czerwony wachlarz, czerwone usta, ta kropla czerni w orku i te włosy, które korespondują z tymi oczami i brwiami. To jest naprawdę bardzo piękna kompozycja kolorystyczna, w której już widać, w czym będzie się specjalizować artystka: w portretach i w pięknie zestawionych kolorach. Niewiele później, bo w 1881 roku, Olga Poznańska wyjeżdża do Wiednia z rodzicami na krótki pobyt i tam w Kunsthistorisches Muzeum po raz pierwszy ma okazję obejrzeć takiej światowej sławy malarstwo barokowego artysty hiszpańskiego Velasqueza. Jest tak zachwycona jego twórczością, że wtedy mając lat 16 po raz pierwszy stwierdza, że jej pragnieniem jest związać się ze sztuką, być malarką i, mój drodzy, temu marzeniu pozostanie wierna przez całe swoje życie. Jej pierwsi nauczyciele to będzie Kazimierz Pochwalski i Józef Siedlecki. Polscy artyści, nie był to, powiedziałabym, pierwszy sort, ale nie byli to też artyści jacyś słabi. Na pewno znali się na sztuce na tyle, żeby zauważyć, że Olga wykazuje duże, duży talent, zwłaszcza do koloru, i chętnie udzielali jej lekcji oraz sugerowali, że powinna się dalej kształcić. Co niestety nie było takie proste. Bo słuchajcie, w czasach, kiedy Olga Boznańska miała tych naście lat i przed sobą decyzję, co robić dalej, nie miała możliwości podjęcia studiów artystycznych w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie bo tam po prostu nie przyjmowano kobiet. Musicie pamiętać, że czasy były zupełnie inne niż te, w których my żyjemy. Wtedy było bardzo popularne przekonanie, że wykształcenie w przypadku kobiet jest czymś kompletnie zbytecznym i to, moi drodzy, nie były takie kocopoły, które wypowiadali nieogarnięci ludzie, ale nawet autorytety i to jeszcze ze świata medycyny potrafiły tego typu bzdury wygadywać. W 1895 Roku Ludwik Rydgier, którego być może niektórzy kojarzycie, to był profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarz, mający na swoim koncie całkiem udane terapie i koncepcje medyczne, pisał w następujący sposób. Dopóki kobieta jest przeznaczona do rodzenia dzieci i karmienia niemowląt, jak na to wskazuje sama budowa jej narządów, to stanowczo nie może być mowy o równouprawnieniu z rodzajem męskim. No moi drodzy, pod względem biologicznym, oczywiście, że nie jesteśmy sobie równi, ale to nie zmienia faktów, że kobieta też może studiować i też odnosić na tym polu wielkie sukcesy. Co prawda jednocześnie na przykład władze austriackie w 1878 jeszcze roku wydały takie rozporządzenie, które dopuszczały kobiety do studiowania na uczelniach wyższych, ale słuchajcie, to było takie bardzo enigmatyczne prawo, które stawiało jednocześnie konkretny warunek nie zawsze spełnialny, mianowicie, że owszem, kobieta może studiować na uczelni wyższej pod warunkiem, że władze danej uczelni się na to zgodzą. No, więc wystarczyło, że po prostu rektor powiedział nie. Co więcej, na uczelniach wyższych miałyby uczyć się w osobnych salach, to już był problem taki organizacyjny, logistyczny i to powodowało, że też niekoniecznie władze uczelni chciały brać kłopot na swoją głowę, a poza tym, i to jest słuchajcie, już totalne kuriozum, pomimo zdanych egzaminów nie dostawały dyplomu. No to teraz zastanówcie się, kto byłby taki zdeterminowany, żeby studiować przez ileś lat coś, co nie zakończy się żadnym dyplomem, który można byłoby później potwierdzić swoje umiejętności. Ponieważ od 1873 roku rektorem krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych był konserwatysta straszny, czyli Jan Matejko, to się domyślacie, że oczywiście dla takich kobiet jak Olga Boznańska, która chciałaby studiować malarstwo, w ogóle nie było tam miejsca. Tak naprawdę do 1920 roku. Nie ma, moi drodzy, szansy na to, żeby na tak zwanej już krakowskiej ASP studiowały kobiety. Być może w zasadzie nie jest to jakiś wielki dramat, dlatego że według ówczesnych takich wybitnych malarzy, którzy byli zainteresowani nowinkami w sztuce, studiowanie w Krakowie nie dawało jakichś większych szans na rozwijanie swoich takich zainteresowań awangardowymi rozwiązaniami. Artystycznymi, krytykował na przykład uczelnię Stanisław Witkiewicz, ojciec Witkacego, czy Jacek Malczewski, o którym wam opowiadałam przecież w zeszłym tygodniu, i który, jak pamiętacie, był bardzo przeciwko tym, tym koncepcjom, które lansował Matejko. Więc generalnie można było powiedzieć, że jeżeli komuś zależało na tym, żeby na przykład uczyć się sztuki, jednocześnie stawiając przed sobą postulat, że należy studiować bezpośrednio naturę, życie, a nie reprodukcję dzieł dawnych, które namiętnie kopiowali artyści, młodzi studenci Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, no to szczerze powiedziawszy, nie warto było nawet na tą uczelnię specjalnie wkraczać, bo tam właśnie. Właśnie uczono tradycyjnymi metodami, nie byli ci artyści otwarci na nowe rozwiązania. Zresztą słuchajcie, nawet gdyby byli, to pewnie by twórczości Olgi nie akceptowali. Malczewski, pomimo tego, że jak pamiętacie z zeszłego tygodnia, był niewątpliwie nowatorem, to prac Olgi absolutnie zrozumieć nie potrafił. Twierdził, że to jest jakieś zakopcone malarstwo, w którym brak rysunku, brak kośćca, same łatki kolorowe dominują. I tym samym bardzo wyraźnie wskazywał, że to, co ona robi, dla niego, wielkiego artysty, nie, daje, nie stanowi żadnej większej wartości. Tak czy inaczej, słuchajcie, Olga zaczęła się uczyć na kursach imienia Baranieckiego. To były takie kursy, gdzie uczyli dobrzy malarze, właśnie tacy jak Pochwalski czy Siedlecki, ale które nie dawały jakiegoś dyplomu i nie były. Były uczelnią publiczną, tylko powiedziałabym takim, wiecie, kącikiem rozwijania swojego hobby. Z drugiej strony jednak były na tyle rzetelnie prowadzone, że artystka zdobyła tam pierwsze szlify i była na tyle przygotowana, żeby móc w pewnym momencie wyjechać do w latach 80. do Monachium, by studiować dalej. Moi drodzy, dlaczego do Monachium? Oczywiście jej marzył się Paryż, natomiast Monachium było bliższe niż Paryż, tutaj ojciec doszedł do wniosku, że jest też bardziej bezpieczne pod względem moralnym, bo Paryż to wiecie, demoralizacja, degręgolada, jakieś cyganerie artystyczne po knajpach siedzą, piją i swawolą, więc tam nie chciał córki puszczać. Poza tym w Monachium było trochę znajomych ojca, w związku z czym wiedział, że jak córka pojedzie do Monachium, no to oni taki trochę dozór niby rodzicielski będą sprawować, a przynajmniej gdyby miała jakieś problemy, to będą w stanie jej pomóc. No, oczywiście Monachium to nie Paryż. W sumie, jakby porównać na koniec XIX wieku sytuację w Monachium i w Paryżu, to Paryż był bardzo nowoczesnym miastem, a Monachium bardzo prowincjonalnym. Ale pamiętajcie, że nie Mimo wszystko, pod koniec lat 80. w Monachium wystawiali się już impresjoniści. Trochę innych francuskich nowatorów też tam się pojawiło, więc to nie było tak, że Monachium było bardzo konserwatywne, tak jak Paryż, i tak jak Kraków i odcięte od tych takich rozwiązań nowoczesnych, które lansowano w Paryżu. Dlatego, gdy w 1886 roku Boznańska zaczyna naukę w Monachium, oczywiście znowu nie na ASP, tylko w prywatnych pracowniach, to ma szansę spotkać się z tymi nowatorskimi rozwiązaniami artystycznymi. Mieszka, słuchajcie, na pensji, ma podobno bardzo wielu znajomych, z którymi spędza czas dobrze się bawiąc, a jak nie maluje, to najczęściej przebywa w Pinakotece, czyli takim wielkim muzeum malarstwa. Gdzie ogląda płótna dawnych mistrzów Vermeera, Rembrandta, Van Rubensa i uczy się, tak? Obserwuje to, jak oni na swoich obrazach posługiwali się kolorami, tawiali ze sobą barwy. Ma bardzo konkretne poglądy na sztukę. Słucha właściwie swojego nauczyciela tylko wtedy, kiedy uważa, że to, co on mówi, ma sens, czyli że się zgadza z jej stanowiskiem. No, przyznacie sami, że. Że to jest raczej takie, taki pogląd osoby, która jest bardzo pewna siebie. I zresztą trudno się dziwić, bo rzeczywiście ma dryk do malarstwa. Bardzo szybko tworzy swoje pierwsze. Udane prace, które zyskują duże uznanie. Tutaj macie taki młodzieńczy autoportret. Jeszcze pewne problemy z formą, tutaj w obrębie twarzy widzimy, ale już, moi drodzy, ta cyganka z 1888 roku, chociaż ma taki bardzo jeszcze szkolny charakter, ta praca, to widzimy, jak do niej doskonale artystka potrafi posługiwać się kolorem. Jej nauczyciele podobno twierdzili, że nadużywa koloru, ale ja nie wiem, czy wy mielibyście takie zdanie, patrząc na tą pracę. Jasna ściana, na jej tle stoi młoda kobieta, delikatnie obnaża ramię. Ten kolor skóry koresponduje nieco z tą złamaną bielą ściany. Rozjaśnia ta ściana niewątpliwie nam tą pracę, a takimi punktami barwnymi jest ta popielata chusta na włosach. Oraz ten czerwono-brunatny szal, albo jakaś osuwająca się suknia, czy ten kolor. Kolor wark, który widzimy, czerwień kolczyka to są takie plamy barwne, które bardzo pięknie nam zestrajają cały ten obraz. Czyli widzimy, że artystka po raz kolejny potwierdza, że będzie miała olbrzymi dar przez całe życie do przede wszystkim komponowania zestawień barwnych. Z czasem, moi drodzy, artystka rozjaśni swoją paletę. Będzie posługiwała się chętnie bielami, szarościami. Co więcej, zacznie zamiast malować na płótnie, wybierać zagruntowaną tekturę. Tektura, moi drodzy, była wybrana. Prawdopodobnie z kilku powodów. Niewątpliwie była tania, w związku z czym można było za tą samą cenę, co płótno naciągnięte na blejtram, kupić tej tektury znacznie więcej. Poza tym była łatwiejsza do zagruntowania. A poza tym dawała bardzo ciekawe efekty takiego rozlania się koloru. Chodziło też o to, że Olga od najmłodszych lat, kiedy zaczęła się parać sztuką, twierdziła, że nie chce, aby jej obrazy przetrwały, przeżyły ją samą. Dlatego wybierała być może takie nietrwałe podobrazie. Co jest, moi drodzy, walorem takiej tektury jako podobrazia? przede wszystkim być może wiecie, a być może nie, te, które mogą mieć bardzo różną teksturę, może być taka bardzo wysokiej jakości, kiedy jest mocno sprasowana, bardzo gładka, z dużą ilością kleju. I wtedy, jeżeli jeszcze dodatkowo Olga zagruntowywała to klejem glutynowym albo żelatyną, to tam, gdzie tego kleju było dużo, to warstwa malarska miała taką bardzo dużą głębię. Były takie efekty laserunku, czyli odbijania się światła. Miało się wrażenie, że ten pędzel, jak nim ciągnie po powierzchni, to tak ślizga się po tej powierzchni. Na takie długie, drugie gdyby linie czy plamy barwne, takie pociągające, Płynne mogła sobie artystka pozwolić. Natomiast tam, gdzie tego kleju było mniej, albo na przykład jak ta tektura była taka przemysłowa, więc trochę drzadsza, nie taka dobrze odciśnięta, sprasowana, to tam ten klej przyjmował się gorzej, albo w ogóle mówię prawie go nie było. I wówczas tam inaczej się rozchodziła farba. Była ona taka bardziej matowa, niebłyszcząca. A poza tym nie pozwalała na długie ciągnięcie pędzla, tylko raczej na takie szybkie, krótkie muśnięcia, więc efekt był też zupełnie inny. W efekcie, w tej jej pracowni powstają prace, które, no cóż, będą wyglądać trochę jak ten autoportret z 1906 roku. Później w, będzie się jeszcze podejrzewało, że na fakt, iż mamy rozmyte krawędzie, nie mamy takich wyraźnych konturów, że te kolory są takie stłumione, nie takie nasycone jak na tych pierwszych obrazach malowanych jeszcze farbą olejną na płótnie, że to wszystko będzie wynikać również z innych czynników. Mianowicie, jak już zacznie pracować w Paryżu, to w jej pracowni szyby w oknach będą potwornie brutalne będą wręcz matowe od kurzu i od sadzy, no bo pamiętacie, w tamtych czasach każdy sobie w jakiejś kozie czy niewielkim piecyku sam palił w, swoje, w pomieszczeniu, które zajmował, więc no, niestety brud tam był sakramencki na tych oknach i to być może powodowało, że światło, które wpadało do środka, było lekko takie przytłumione, nie było takie intensywne, a to powodowało, że jakby kontury nie miały szans bardzo wyraźnie wybrzmieć, skrystalizować, się. Te linie nie były w związku z czym wyraźne, trochę tak, jakbyśmy patrzyli w, na jaki, w jakimś wnętrzu na jakieś postacie albo przedmioty, gdzie panuje delikatny półmrok. I dodatkowo to również powodowało, że kolory też nie były bardzo intensywne, takie nasycone, jaskrawe, tylko takie bardzo przytłumione. Artystka, jak będzie malować portrety. To będzie zaczynała malować od oczu, tak przynajmniej twierdziła, od tego jednego punktu, który później miał przykuwać nasz wzrok, dlatego że według niej oczy odzwierciedlały duszę ludzką, to, co się w tej duszy gdzieś tam skrywa. A dopiero później od tych oczu, idąc dalej, niejako z chaosu powoływała postać, tak jak tutaj w swoim autoportrecie przywołuje swoje włosy, ramiona, szyje. Ale też zwróćcie uwagę, nie wyprowadza nam całej sylwetki, a jedynie ją wyłania fragmentarycznie. Ta praca jest ewidentnie niedokończona. Trochę tak jakby sugeroważnie że niedokończona jest jej życie, biografia. Tutaj jest jeszcze wszystko takie, powiedziałabym, może się coś jeszcze zdarzyć. Będzie potrzebowała dużo czasu na to, żeby malować portrety ludzi, którzy do niej przychodzą. Mniej więcej 40 posiedzeń będzie trwało na malowanie jednego portretu, bo maluje bardzo powoli. Niektórzy, tak jak na przykład Zofia Stryjeńska, to była złośliwa gadzina, komentowali to w następujący sposób. Model się zestarzał, wyłysiał, ożenił, okocił, schudł, a ona jeszcze odnajdywała nowe. Finezje kolorystyczne. Musiał pozować, chciał czy nie chciał, chyba że umarł. No, rzeczywiście boznańska była znana z tego właśnie powolnego malowania i takiego cyzelowania tej struktury kolorystycznej obrazu, ale pamiętajmy, że jeżeli model dobrze płacił i wymagał, żeby został portret namalowany w krótkim czasie, to ona rzeczywiście potrafiła to zrobić. Mówi się, że jej ukochanym kolorem jest bezbarwny szary. Przez całe życie niektórzy historycy sztuki twierdzą, że Olga zgłębiała tajemnicę szarości. Jak malować szarymi kolorami, ewentualnie trochę takimi gołębimi, błękitami, fioletami, przełamanymi bielami. Mamy, moi drodzy, wrażenie, że właśnie na tych portretach, gdzie nie ma wyraźnego rysunku, gdzie te postacie wydają się jakby były utkane z jakiejś mgły, Pajęczyny, jakby były zasnute jakimś oparem, trochę takie nierzeczywiste są do końca przez te rozemglone kontury. Mamy wrażenie, że ta finezja kolorystyczna jest czymś absolutnie najważniejszym. Z punktu widzenia artystki, takie wyrafinowane barwy, zestawione ze sobą w piękne kompozycje, utrzymane raczej w chłodnej tonacji, to szczególnie zobaczcie widać w tej pracy, ze spaceru. Nie mamy tutaj prawie w ogóle ciepłych kolorów, tylko szczątkowej ilości żółci. Tu w tym portrecie kobiety w białej sukni tego brązu jest trochę więcej, ale nadal dominują nam te odcienie raczej chłodne. To to, moi drodzy, takiego typu obrazy narażały ją na zarzut, że artystka nie potrafi stosować kolorów efektownych, tylko właściwie maluje szare w szarym to jest absolutnie nieprawdą. Oczywiście, rzeczywiście artystka inspirowała się artystą Whistlerem, który symfonię w szarości chętnie malował, ale pamiętajcie, w jednym i w drugim przypadku ta szarość podbita jest różnymi kolorami. To nie jest po prostu kolor szary. Stwierdzenie, że to właściwie jest zbudowane z takich prostych zestawień kolorystycznych, jest bardzo krzywdzące dla artystki. U niej, moi drodzy, Drodzy, będziemy mieli sytuację zdecydowanie inną. To najlepiej, słuchajcie, widać, jak się przeanalizuje ten obraz dziewczynka z chryzantemami. Obraz powstał w 1894 roku i już od razu, jak patrzymy na tą pracę, to czujemy pewne zakłopotanie, niepokój. Ta postać jest bardzo enigmatyczna. Nie jest to dziecko i nie jest to kobieta. Mamy tutaj wątpliwości, czy ona ma złote włosy, blond, czy różne. Budę, niby patrzy nam prosto w oczy, co by wskazywało na to, że nie jest nieśmiała, a jednocześnie przyjmuje pozę takiej osoby przestraszonej, bezradnej, stojącej przy ścianie, łączącej przed sobą ręce w taki typowy sposób dla osoby, która raczej właśnie jest nieśmiała. Kwiaty trzyma, trzyma też dziwacznie. Może się nam wydawać początkowo, że one są wetknięte pod pachę, chociaż jak się przyjrzymy, to się później okazuje, że ona jednak trzyma je w dłoni. Czyli mamy tutaj... Pewne takie rzeczy niejednoznaczne. Tak samo jak ten cień na ścianie, zwróćcie uwagę, to jest raczej plama malarska, a nie wierne odbicie sylwetki tego dziecka, czy tej dziewczynki, czy tej młodej panienki na ścianie. Zasadniczo widzimy więc, że artystka próbuje nam bardziej oddać jakąś aurę modelki, niż precyzyjnie powiedzieć, kim jest, co tu robi, jaki jest jej charakter. Raczej takie Powiedziałabym, zjawisko nam pokazuje barwne i to jest oczywiście lekcja przerobiona impresjonizmu. Natomiast pamiętajcie, że nawet jeżeli Wam się wydaje, że ten obraz jest namalowany kolorem takim złoto-rudym, szarym, popielatym i białym, to nie jest to prawda. Jeżeli byście popatrzyli na oryginał, to słuchajcie, te oczy mają w sobie wiele różnych tonów i odcieni. Artystka, żeby namalować białko oka, tu, to co widzimy, użyła moi drodzy sześć pigmentów. To była bielcynkowa. To była biel ołowiowa, naturalny pigment żelazowy, błękit kobaltowy i żółć, żółć chromową. Ja wiem, że mamy wrażenie, że to jest biały, ale to nie jest biały. To są, moi drodzy, różne tony które, czy barwy, które się pojawiają jedna koło drugiej delikatnymi plamkami nakładane albo mieszane trochę ze sobą, żeby dać ostatecznie taki efekt. Te, ta biel, zobaczcie, jest taka dodatkowo przełamana i Innymi odcieniami. Źrenica oku tej, um, przedstawienia młodej dziewczyny, to jest, słuchajcie, użycie siedmiu pigmentów. Bieli ołowiowej i cynkowej, błękitu kobaltowego, żółci chromowej, cynobru, czerni kostnej i pigmentu żelazowego. Czyli zobaczcie, artystka nie idzie po najniższego oporu, wybierając tylko i wyłącznie jakiś jeden kolor stópki, tylko tak jak dawni mistrzowie, bierze i na palecie próbuje połączyć Różne odcienie, y, różne pigmenty, uzyskując bardzo ciekawy efekt. Żeby moi drodzy, wprowadzić tutaj zieleń tych łodyg, to ona nie kupuje w sklepie. Tuby z zielonym kolorem, tylko wykorzystuje błękit pruski i żółć kromową, które odpowiednio łączy i uskły tak zwany zielony cynober. A więc te obrazy boznańskiej, co by o niej nie mówić, nie są, moi drodzy, takimi melancholijnymi studiami w szarości. Tutaj mamy błękity, takie bardzo stonowane i przełamane popielem. Tutaj Mamy czernie, biele, tutaj mamy, moi drodzy, puskie błękity, kobalty, które są połączone odpowiednio z synobrami i żółciami chromowymi. Tutaj mamy, moi drodzy, całe mnóstwo drobnych plamek, które zlewają się w naszym oku i dają konkretny efekt barwny. Nie, więc szarość jest takaś problematyczna w obrazach Boznańskiej, nie tak zwana skandynawskość, taka bladość, mglistość tych prac, bo one są bardzo wystudiowane kolorystycznie. Tylko to, że my nie jesteśmy wystarczająco czujni i nie mamy wystarczająco czułego oka, żeby to zobaczyć. Bardzo wiele tych informacji wypłynęło dopiero w ostatnich latach, jak z jej prac ściągnięto brudne warstwy werniksu i zaczęto je jeszcze dodatkowo badać te warstwy farby, to się nagle okazało, ile tamtych różnych barwników, pigmentów się znajduje. Jakiejś szarości u niej to nie, moi drodzy, po prostu tępy kolor szary. To są jakieś perłowe poblaski, różowawe, jasno-srebrzyste, ciemno-grafitowe. Naprawdę to bogactwo kolorów, tylko nie tak powiedziałabym ostentacyjnie rzucone nam w twarz, jest tutaj jednak czymś, co daje nam ten walor poetyckości w jej pracach. Artystka moi drodzy będzie miała poczucie, że powinna pracować nadal, bo rozumiała, jakie ma swoje mocne i słabe strony, miała świadomość, że ma wielki talent do koloru, rozumiała też, że niekoniecznie jeszcze jest doskonała przy tworzeniu formy malarskiej, w związku z czym, przy tej samoświadomości i takiej głębokiej determinacji, artystka cały czas pracuje nad tym, żeby być coraz lepszą. Bardzo szybko się usamodzielnia, zaczyna wystawiać swoje prace w Warszawie, w Berlinie, w Wiedniu, zaczyna też wysyłać je do Paryża, sama tam zresztą podróżuje. Bywa też w Krakowie, gdzie mieszka ojciec. Niestety już brakuje matki. Matka nie dożywa jej pierwszych wielkich sukcesów, bo umiera ostatecznie na gruźlicę w 1892 roku, a więc tak naprawdę na początku drogi twórczej artystki. Niemniej jednak do Krakowa do ojca czasami przybywa. Chociaż jest wystawiana w różnych miastach Europy, to oczywiście, wiecie, polski zaścianek, no jakoś nie potrafi przełknąć tego, żeby kobieta była znakomita w malarstwie i taki na przykład Edward Raczyński, wydawałoby się inteligentny facet i autorytet, pisząc o wystawie światowej w Paryżu w 1900 roku, wyrażał nadzieję, że uwaga, cytuję, obrazu zupełnie złych nie będzie, chyba żeby boznańskiej matkę z dzieckiem wystawili. Czyli ten obraz, który tutaj widzicie po lewej stronie. No, moi kochani, później Raczyński zmieni zdanie. Kilka lat później będzie prosił artystkę, żeby sportretowała jego rodzinę. Ale tutaj jeszcze jakoś nie jest w stanie zaakceptować jej odrębności artystycznej i docenić wartości, jaką ta odrębność stanowi. A przecież, jeżeli popatrzycie na tą pracę, to ona znowu jest bardzo taka liryczna. Matka przytulająca dziecko, zarumienione, Takimi policzkami pokrytymi delikatną czerwienią. Ta czerwień zresztą pojawia się również na twarzy tej kobiety. Bardzo takie intymne, skromne malarstwo, nieprzegadane. Zwróćcie uwagę na te zestawienia kolorystyczne. Kolory sukni kobiety, jej włosów dublują się z tymi kolorami, które nam tutaj organizują tą dalszą część planu. Z kolei mamy tutaj, Zobaczcie te jaśniejsze błękity ubrania dziecka, które z tym bliższym planem nawiązują pewną wspólnotę tonalną. Niezwykle piękne, delikatne, subtelne malarstwo, które jest niezwykle takie zwiewne, przez to, że nie mamy takich nachalnie narzucających się konturów, tylko wszystko jest delikatną, drobną plamą malowane, takie właśnie rozwiszone, zaburzone. Wyraźne linie określające postać dają wrażenie takiej zjawiskowości tych osób, które tutaj widzimy. Podobnie zresztą jest przy tym drugim studium kobiety z dziewczynką, utrzymanym bardziej w tonacji chłodnej zieleni. Moi drodzy, dopiero tak naprawdę polscy artyści zaczynają akceptować jej twórczość, kiedy w 1894 roku z rąk arcyksięcia Karola Ludwika dostaje w Wiedniu złoty medal za ten portret malarza Pawła Nowena. Później w Londynie dostanie kolejne wyróżnienie i to wreszcie Polacy dostrzegą. Między innymi Henryk Rodakowski natychmiast Napisał do niej list gratulacyjny, a Julian Fałat, który zdążył zastąpić na stanowisku rektora Matejkę w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych, czy właściwie ówczesnej jeszcze Szkole Sztuk Pięknych, zaproponował jej stanowisko profesora. W tej szkole. Teraz zobaczcie, jaki to jest absurd. Ona nie mogła 10 lat wcześniej studiować tam sztuki, ba, nadal nie mogłaby zostać tam studentką, a jednocześnie zdawa, zdają sobie sprawę z tego, że jest niepośrednim talentem kolorystycznym, proponują jej pracę. Oczywiście artystka się nie zgodziła. Nie zamierzała wracać do Krakowa, które postrzegała jako miasto ponure i smutne. Wolała zostać w Monachium, gdzie, jak twierdziła, ludzie są weseli, wszyscy interesują się sztuką, a kobiety są energiczne. Ona sama czuła się taką właśnie silną, energiczną kobietą i nie zamierzała wracać do tego grajdołka, gdzie znowu by albo zawiści nikt jej nie doceniał, albo też uznawaliby, że to, co ona robi, nie jest specjalnie tak wartościowe, żeby przyznawać jej status wielkiej artystki. Pracownie w monachium nadal opłaca jej ojciec, no bo nie zarabia gigantycznych pieniędzy, ale to nie zmienia faktu, że artystka ma poczucie, że jest na dobrym kierunku, w dobrą stronę idzie i powinna być wierna temu, co sobie obiecała, że będzie uprawiać sztukę i będzie ze sztuki żyła. Tutaj ten portret malarza Paula, Pawła czy Paula Nojena opisywany jest w momencie, kiedy powstał przez samą artystkę. Twierdziła, że Paweł Nojen przyszedł do niej któregoś dnia w takim palcie z podniesionym wysoko kołnierzem, bo na dworze akurat padał deszcz, więc był trochę wilgotny, włosy miał wilgotne i to ten płaszcz. Usiadł u niej na kanapie, ona poczęstowała go filiżanką herbaty albo kawy i tą filiżankę zresztą umieszcza tutaj na stoliku razem z jakimś kwiatem dołożonym do tego, żeby ta martwa natura na pierwszym planie wyglądała ciekawiej. I zwróćcie uwagę, jak zakomponowała nam tego artystę. On siedzi po takiej delikatnej przekątnej. W ten sposób wyprostowany, trochę wysztywniony, surowy, nieruchomy i o takiej bardzo poważnej, zamyślonej twarzy. Głębia, jeżeli tutaj w ogóle ją odczuwacie w tym obrazie, została tak naprawdę wprowadzona właśnie dzięki tej filiżance na tym stoliku od przodu, od naszej strony się znajdującym, bo w przeciwnym wypadku byśmy mieli poczucie takiej wielkiej płaskości tej pracy. Jednym z moich drodzy najpiękniejszych obrazów, najsmutniejszych i najbardziej znanych artystki są natomiast te imieniny Babuni, które tutaj widzicie. Na nim świetnie widać jak artystka powoli porzucać będzie tą tradycyjną perspektywę zbieżną, którą wyznaczano poprzez ściany, pomieszczenia czy jakieś przedmioty. Tutaj jeszcze, moi drodzy, tą tradycyjną perspektywę wprowadza nam trochę rama tego lustra. Ale w zasadzie tylko to, jeszcze część podłogi, proszę bardzo. Natomiast moi drodzy, reszta. To jest właściwie zbudowanie całej kompozycji w oparciu o plamy barwne, które odpowiednio ustawione tworzą wrażenie pewnej głębi, chociaż nie jest to, moi drodzy, jakaś głębia bardzo duża. Mamy z jednej strony, więc przerobioną lekcję impresjonizmu. Kolory, zobaczcie, kładzione są delikatnymi, subtelnymi pociągnięciami. To są kolory stosunkowo jasne, ciepłe. Fiolety, brązy, zielenie, błękity, czerwienie, żółcie. Z tych pojedynczych pacnięć pędzlem wyłania nam się sylwetka dziewczynki stojącej przy ścianie, takiej zamyślonej, trochę bezradnej, trochę takiej niepewnej, co ma zrobić, bo babcia, do której wystartowała z tym bukiecikiem kwiatów, po prostu jej nie widzi, skupiona na jakiejś pracy. Um, proszę Pani, tak trochę bardzo Pani nie słychać. Przepraszam, nie wiem, dlaczego się zdarzyło tak, że mi wyłączyło głos. Już wracamy do opowieści. Czy bardzo dużo zabrakło z tego yy, mojego gadania? Długo yy, mnie nie słyszeliście? Mam nadzieję, że nie. Więc moi drodzy... Pięć minut. Nie... Aha, okej, okay, o to długo. Tak, tak o to. Do... Dobrze, Ale dobrze. Dziewczynka już była omówiona, trochę babcia nie. Dobrze, no to już wracamy do tej babci. Babcia, słuchajcie, tak naprawdę to jest kilka plan barwnych. Tutaj mamy barwę rzuconą taką dosyć dużą, brązową. Drobne plamki, na przykład tutaj, które układają nam się w ręce, w jakąś robótkę. Jak wcześniej wspominałam, nie wiem, czy to było słychać, że współcześni Olze Boznańskiej krytycy, akademicy uważali, że taki sposób malowania jest brzydki, wulgarny, głoszący chwałę niecierpliwości, lenistwa, interesowności i ignorancji, czyli wszystkie najgorsze cechy jej zarzucali, zresztą nie tylko jej, bo to między innymi były zarzuty kierowane w stronę chociażby impresjonistów. Natomiast zapominali, na przykład taki Jean-Étienne Lyotard, który właśnie taką krytykę głosił, że nasz mózg potrafi dokończyć dzieło, że możemy sobie dopowiedzieć, co tam tak naprawdę widzimy. Owszem, to jest tylko i wyłącznie jasna plama barwy, ale skoro my słyszymy, że to są imieniny babuni, no to w tych plamach barwnych widzimy babunię, która przysiadła na jakiejś sofie i tam coś dzierga, zainteresowana bardziej swoją robótką niż tym dzieckiem, które ma do niej iść z życzeniami, ale tak się jakoś waha, jest mocno niepewne. W każdym bądź razie to właśnie dzięki temu, że impresjoniści zauważyli, że nasz umysł ma tą zdolność jak gdyby uzupełnienia tego, czego nie widzi oko, do powiedzenia nam tego, co powinniśmy zobaczyć, że nie musi artysta kopiować świata. Wystarczy, że nam wrzuci aluzję do jakiegoś kształtu i my sobie z tym poradzimy. To dlatego też boznańska będzie w sumie, chociaż posługiwała się właśnie tą impresjonistyczną plamą, tą takim rozemglonym konturem, brakiem szczegółów. Będzie doskonale jednak potrafiła to, ten wizerunek modela na swoich obrazach zakląć. Olga, moi drodzy, z Życie to artystyczne miała okraszone różnego rodzaju perturbacjami z życia prywatnego. Fascynowała mężczyzn, zwłaszcza młodszych od niej. Wielu z nich pozostawało pod jej urokiem. No wiecie, mała, drobna kobietka, która sprawia wrażenie, jakby trzeba było zawsze się nią opiekować, taka subtelna i z problemami emocjonalnymi, niestety. To one, moi drodzy, powodowały. Że bardzo niechętnie artystka podchodziła do różnego rodzaju intymności. Podobno nie znosiła dotyku, a więc, na przykład, jeżeli weszła w relację z Józefem Czajkowskim, który był jej wieloletnim narzeczonym, to prawdopodobnie w grę musiało wchodzić tylko uczucie platoniczne, pozbawione erotyzmu. Ona w ogóle uważała, że instytucja małżeńska to jest jakieś nieszczęście, to jest okrucieństwo fizyczne zadawane kobietom. Tak dokładnie. Twierdziła, zwłaszcza odpychała ją myśl o ciąży, o macierzyństwie, uważała, że to jest jakieś zupełnie niezrozumiałe poświęcenie jednej egzystencji, aby wyprodukować drugą, i być może dlatego nigdy tak naprawdę nie weszła nie wyszła na wyższy poziom znajomości z tym Józefem Czajkowskim. Z jednej strony, on, słuchajcie, pisał do niej płomienne listy, bardzo czułe i prawdopodobnie, podobnie ona na te listy mu odpowiadała, ale nie wiemy, co pisała, nie wiemy, jak często, bo nie zachowały się jej listy. Być może on je zniszczył w momencie, kiedy zerwał z nią zaręczyny. W każdym bądź razie on siedział w Krakowie, czasami przyjeżdżał do Paryża. Ona siedziała w Paryżu, czasami przyjeżdżała do Krakowa, ale nic nie wskazywało na tym, żeby miała zamiar do tego Krakowa wrócić. On z kolei nie za bardzo planował związać swoją przyszłość z Paryżem i być może to, jak i również ta, i ta Taka seksualna oziębłość przyczyniła się prawdopodobnie ostatecznie do ich rozstania. Ona wielokrotnie powtarzała, co cytowali jej przyjaciele, że chce dla niego być na pierwszym miejscu człowiekiem, a dopiero później kobietą. Zresztą słuchajcie, w innych relacjach z mężczyznami też raczej lansować na taką kobietę dziecko, która potrzebuje opieki niż jakąś femme fatale, która miałaby być ikoną seksu. W każdym bądź razie y, można podejrzewać, że jakieś poważne problemy emocjonalne, y, których korzenie sięgały z dzieciństwa, posiadała i ona zresztą, i jej y, siostra y, Iza, y, taka słynna powiedziałabym teoretyczka sztuki, historyczka sztuki, która działała w pierwszej połowie XX wieku w Krakowie. Między innymi organizowała zbiory ówczesnego malarstwa dla Muzeum Narodowego w Krakowie. Helena Blum. Ona twierdziła, że w życiu poznańskiej zaważyło, na życiu poznańskiej zaważyło coś, co się wydarzyło w dzieciństwie. I jej, i Siostry Olgi to były dwie nieprzeciętnie zdolne kobiety, a jednocześnie bardzo jakoś emocjonalnie pokiereszowane. My nie wiemy, słuchajcie, co się stało. Prawdopodobnie, jak się podejrzewa, były molestowane, być może były molestowane przez ojca. Żadna z nich nie weszła w bliższą relację z mężczyzną, która zakończyłaby się małżeństwem, czy przynajmniej jakimś takim dłuższym związkiem, bardziej zaangażowanym emocjonalnie. Była, były obie bardzo mocno uzależnione od ojca, który finansował przez długi czas ich pobyt w Monachium, później w Paryżu, ciągle oczekiwały zgody jego na różnego rodzaju decyzje życiowe, które musiały podejmować. Więc jest bardzo prawdopodobne, że ten ojciec no, był takim ojcem mocno odbijającym się osobowością na ich życiu. Czy rzeczywiście był problem? Jakiś potężniejszy z tą ich relacją. Tego, moi drodzy, my pewnie nigdy się na 100% nie dowiemy i nie wyjaśnimy tej kwestii. Ale jak patrzy się, moi drodzy, na pracę artystki, zwłaszcza dzieci, to gdzieś te pokierszowanie emocjonalne widać i być może gdzieś z tych jej prac wyziera taki lęk, który gdzieś odczuwała jako młoda dziewczynka. Tutaj widzicie jeszcze portret Franciszka Mączyńskiego, jej wieloletniego przyjaciela, za którego zresztą ojciec chciał, żeby wyszła. Zresztą jeden i drugi mężczyzna ostatecznie z jej życia zniknęli, ale pamiętajcie, że te relacje z mężczyznami ona przez całe życie utrzymywała, z tym, że on bardziej o charakterze duchowym. Tu macie taką pracę, która właśnie każe się nam zastanawiać, jak przebiegało to dzieciństwo Olgi. Dlatego, że zobaczcie, mamy tutaj dwoje dzieci siedzących na schodach. Niektórzy twierdzili początkowo, że to były dzieci Raczyńskiego, tego który ją krytykował, a później zdanie zmienił. Ale podejrzenie jest, słuchajcie, takie, że chyba jednak nie. Nie wiemy czyje to dzieci. My nawet nie wiemy tak naprawdę, czy to dziecko na pierwszym planie to jest dziewczynka czy chłopiec, bo jest tak bardzo enigmatycznie namalowane. Natomiast co widzimy? Widzimy, że siedzą takie trochę skulone, przyczajone, z rączkami na kolanach, takimi zaciśniętymi w piąstki, czujne, takie trochę spłoszone, jakby wiecie, takie małe zwierzątka przestraszone, które przycupnęły w ciszy, obserwując świat, ale niepewne tego, czy że ten świat ich nie skrzywdzi. Ta praca ma w sobie coś niepokojącego, i te dzieci, które bronią do siebie dostępu, są takie zamknięte w sobie, wpatrują się gdzieś przed siebie, nie nawiązują z nami takiej bezpośredniej relacji, gdzieś mogą nam mówić o tym, że coś złego się zdarzyło tam w tym dzieciństwie Olgi. Artystka w 1894 roku namalowała portret tego swojego narzeczonego Józefa Czajkowskiego i będzie ten portret towarzyszył jej słuchajcie, przez, oj, przepraszam bardzo, przez całe życie, będzie zawsze gdzieś z nim jeździć, bo ten człowiek, chociaż ostatecznie zerwie z nim znajomość, a właściwie to on z nią, pozostanie istotną, istotnym fragmentem jej biografii. Ojciec twierdzi, że po pierwsze powinna wrócić do Krakowa, po drugie powinna wyjść za Franciszka Mączyńskiego, który według niej dużo bardziej się nadawał na męża, a po trzecie powinna dużo martwych natur malować, bo to się dobrze sprzedaje. Olga, chociaż była uzależniona od tego ojca bardzo mocno, jednak potrafiła się w tych najważniejszych kwestiach malarskich mu przeciwstawić. Doszła do wniosku, że chce jechać do Paryża, bo tam można robić prawdziwą karierę, a nie w tym zapklonym Monachium. I co więcej, wyjeżdża rzeczywiście w 1896 roku, kiedy dostaje się na wystawę Towarzystwa Sztuk Pięknych. To jest wielkie wyróżnienie. Wtedy dla niej to jest największy sukces, i w związku z czym postanawia, że jedzie do Paryża. Z Paryżem zwiąże odtąd swoje życie i swoją twórczość. W Paryżu ma pomoc w postaci Daniela Mordanta. To był taki daleki kuzyn ze strony matki, który pomaga jej przygotować tą pierwszą wystawę w paryskiej galerii Tomasa. Tam pokazuje swoje 24 pierwsze prace, on jej pisze katalog i zwraca uwagę właśnie na jej charakterystyczną paletę, na to takie wibrowanie światła. Efekt, mój drodzy, jest taki, że zaczynają Francuzi zwracać uwagę na jej twórczość i ją coraz bardziej doceniać. Szczególnie właśnie za tą cichą elegancję i taką subtelność kolorystyczną. Artystka, moi drodzy, 35 lat, jest rok 1900, dostaje list od narzeczonego. Narzeczony zrywa po wielu latach związku, narzeczeństwo i to jest definitywny koniec tej wielkiej miłości. Artystka nagle sobie uświadamia, że jest właściwie starzejącą się panną. W tamtych czasach 35 lat to już był wiek, kiedy należało się martwić, jeżeli się nie miało męża. Zwłaszcza, że ani czasy, ani społeczeństwo dla starszych kobiet, samotnych, starych panien nie były łaskawe. Dla niej, moi drodzy, czas jak gdyby zastygł w tym 1900 roku. Przez następne 40 lat. Będzie się ubierać tak, jak się ubierała w 1900 roku. Odtąd się skoncentruje już tylko i wyłącznie na pracy. Oczywiście będzie miała kontakty z przyjaciółmi, nie odetnie się zupełnie od ludzi, ale y, oni tak naprawdę wpadają do niej, do pracowni, w jej życie na chwilę, a ona przede wszystkim koncentruje się na malarstwie. W 1904 roku do Paryża przyjedzie jej ojciec, który bardzo mocno podupadnie na zdrowiu, i Olga dojdzie do wniosku, że jedyny sposób, żeby się nim opiekować, to jest taki, żeby go ściągnąć do Paryża. Ale on dwa lata później umiera. Tymczasem jej siostra Iza. Pada w alkoholizm, zaczyna mieć problemy z narkomanią, no i zaczyna zdradzać pierwsze oznaki choroby psychicznej, czyli piętrzą się problemy, chociaż jednocześnie to jest czas, kiedy ma na swoim koncie mnóstwo różnych wystaw, pojawia się uznanie, bardzo pozytywne recenzje. Paryż bowiem bardzo szybko docenił jej talent. Już w 1901 roku zakupiono jej jeden z takich piękniejszych obrazów. Bretonkę. Zobaczcie, jak tutaj artystka elegancko zestawia ze sobą te chłodne i ciepłe kolory. Brązy, ugry, takie brunatne czernie. Przełamuje bielami, fioletami, granatami, zestawia z zieleniami, takimi seledynami. Zobaczcie na kolorystykę. Te kolory przypominają nam kolory impresjonistów. I te kolory będą właśnie się bardzo podobać. Artystka będzie czuła taką zawodową satysfakcję, chociaż jednocześnie gdzieś zaczynają się pierwsze problemy z depresją. Bardzo jest rozkwytywana, szczególnie jeśli idzie o portrety, bardzo chętnie będzie zatrudniana do malowania różnych osób, co zresztą będzie dawało też jej największe pieniądze. Tutaj macie taką pracę, właśnie, tę brytonkę pokazującą młodą dziewczynę w oknie, i warto wspomnieć o tym, że jej pierwsze obrazy były bardzo często takie portretowe. Malowane w ten sposób, że postać stała na tle okna, albo, tak jak tutaj widzicie, siedziała w oknie, czy stała w drzwiach. To się z czasem będzie zmieniać. Te postacie będą coraz częściej raczej umieszczane w głębi pomieszczenia. W pewnym momencie w ogóle artystka zrezygnuje z okna i pojawi się tylko i wyłącznie tło w postaci ściany. Sylwetki, które początkowo były pokazywane całe, jak widzicie, to w przypadku tych kobiet w białej sukni, czy powracające ze spaceru zaczną być skracane, pojawi się taki plan do kolan, później tylko i wyłącznie po piersie, z czasem już w ogóle tylko i wyłącznie twarz, czyli będzie artystka od takich dość, powiedziałabym, rozgadanych obrazów, tak jak tutaj, przechodzić do coraz bardziej lapidarnych i takich ascetycznych kompozycji. Tu mamy pracę pod tytułem małe kwiaciarki, dziewczynki, które robią bukieciki kwiatów z takich pozbieranych tutaj roślin leżących na stole. Znowu zobaczcie tą kolorystykę mamy typowo impresjonistyczną. To impresjoniści jako pierwsi doszli do wniosku, że nie ma sensu malować w taki sposób tradycyjny, tylko należałoby malować kolorami tęczy. To były wyniki takich nowy, nowoczesnych doświadczeń Świadczeń z obszaru optyki, kiedy udało się rozszczepić światło widmo białego światła na kolory tęczy to artyści zaczęli właśnie tymi kolorami malować. W efekcie cienie przestały być często czarne, tylko zastępowane były kolorami takimi chłodnymi, fioletami, granatami, zieleniami i tutaj zobaczcie, świetnie to widać w tym cieniu właśnie ściany jednej, drugiej ramy okiennej, tych cieniach, które kładą się na tym przecież skąd inąd pewnie białym fartuszku, czy na tej białej sukience, w której ta dziewczynka jest ubrana. Te takie chłodne fiolety i subtelne przejścia w stronę jakichś delikatnych granatów czy błękitów w innych partiach obrazu skontrastowane są z subtelnymi odcieniami zieleni, żółci, czerwieni, ale to już są tylko takie plamy, które mają ożywić nam tą kompozycję i znowu mamy do czynienia właśnie z takim bardzo dużym wyrafinowaniem barwnym. Louis Voxello, którego moi uczniowie z czwórki kojarzą, bo to był ten, który się wyzłośliwiał strasznie na fowistów i na kubistów, twierdził, że Boznańska to jest uczta dla oczu, uczta dla umysłu. Bardzo ją chwali również za głębię psychologiczną, ale przede wszystkim podkreśla to wyczucie koloru, tą subtelność harmonii barwnych, które wyczuwa właściwie w każdym jej obrazie te prace jak mówiłam początkowe jak w oranżerii czy dziewczynka z koszem są jeszcze mocno nasycone światłem obserwacją takiego, takiej przestrzeni zewnętrznej ale z czasem artystka będzie miała duży problem żeby wychodzić z pracowni skoncentruje się głównie więc na malowaniu postaci właśnie w wewnątrz swojego atelier jeśli idzie o jej obrazy, to zarzucano jej czasami monotonie. To, że one są właśnie takie szare, smutne, wyglądają, jakby były pokryte pajęczyną. Natomiast artystka do tych właśnie recenzji, które na jej temat były publikowane, zachowywała bardzo duży dystans. Zarówno do tych, które zachwycały się jej malarstwem, jak i do tych, które twierdziły, że to jest jakieś szaro, smutne, nudne. Monotonne, bo stwierdzała w następujący sposób: W każdym razie moje obrazy są smutne, bo ona jest smutna, tak twierdziła. I nie przeszkadza to, ani ten smutek, aby te obrazy, które maluję, były najlepszymi portretami na wystawach, i według niej to dopiero jest smutne. Kolejne lata przynosiły kolejne wystawy, kolejne jakby, te głosy, które skazywały na to, że jest ona artystką absolutnie wybitną. Nawet słuchajcie, w 1914 roku zaproponowano jej stanowisko profesora w Warszawie na tamtejszej uczelni w szkole sztuk pięknych. Boznańska jednocześnie sama nie tylko malowała, ale wypowiadała się na temat sztuki wielokrotnie, próbując szukać odniesień pomiędzy tym, co robiła ona, a tym, co robili dawni artyści. Twierdziła generalnie, że świetne jest malarstwo hiszpańskie i holenderskie, bardzo sobie je ceniła ze względu na kolorystykę, tematykę. Jeśli idzie o Włochów, to twierdziła, że z całej sztuki włoskiej to właściwie wartościowy jest Tycjan. To był mistrz koloru. Co do Rafaela, to twierdziła, że generalnie jest suchy. Natomiast jak usłyszała, że z Luwru skradziono Gioconde, czyli prawda, słynną Monalizę, to stwierdzili, że akurat jeśli idzie o ten obraz, to mogą go w ogóle nie szukać. Nie będzie to z żadną szkodą dla całej sztuki Sztuki europejskiej. Generalnie Miała takie poczucie, że to, co najbardziej ją z jakimś artystą łączy, to trochę z impresjonistami paleta barwna, chociaż miała poczucie, że ona tu impresjonistką typową jednak nie jest, ale bardzo mocno czuła się związek z welaskezem. Tym, którego zobaczyła w Wiedniu, mam z lat 16, gdy stwierdziła, że chce zostać artystką. Będzie, moi drodzy, czuła takie pewnego rodzaju wspólnotę duchową przez całe swoje życie. Będzie uważała, że to, co ich łączy, to taka prawda psychologiczna. Ona nie chciała upiększać swoich modelek, swoich portretowanych kobiet. Usiłowała raczej oddać ich osobowość, ich charakter, taką aurę wewnętrzną. Bardzo często jak przychodziły, zwłaszcza panie, do niej do pracowni i prosiły o portret, to ona kazała im przede wszystkim iść i zmyć makijaż żeby zobaczyć ich twarz, jaka ona naprawdę jest. Oni jednej damie mówiła w następujący sposób. Przychodzi pozować tak, pozować tak nasmarowana, że muszę prosić e, o umycie się, bo powiadam, jak ja mam malować panią, pani już się sama namalowała. Czyli no, ma dowcip trochę ciętą ripostę, e, ale to jest, moi drodzy, niezwykle ważne, bo dla niej nie liczy się makijaż, nie liczy się suknia, etola, kolie, jakieś diamentowe pierścionki, kolczyki. Liczy się, moi drodzy, ludzka dusza. Pisała sama w następujący sposób. Typ czy rasa zawiera w sobie charakter, i to jest właściwe piękno. W tym siedzi dusza myśląca, pracująca, cierpiąca, znużona lub umęczona. Nie wolno niczego zmieniać z takich rysów. Zresztą ja nie potrafię poprawiać przyrody. Maluję, co widzę. Czyli, moi drodzy, dla artystki to właśnie emocje, uczucia, charakter modela były zdecydowanie ważniejsze niż uroda. Chociaż to nie zmienia faktu, że potrafiła doskonale oddać piękno na przykład młodej dziewczyny, tak jak w portrecie Panny Dygat, który dzisiaj można oglądać w Muzeum Orsay w Paryżu. No, on został zakupiony przez Francuzów w 1904 roku od artystki. Obraz pokazuje młodą kobietę, która siedzi bokiem, tak troszeczkę do na, na nas spogląda, ma y, suknię y, taką szaro-beżową, delikatne prążki, nie wiem czy tutaj te paseczki widać, mam nadzieję, że tak. Takie troszeczkę jaśniejsze. Wydaje się być bardzo skromna. Ma takie delikatnie zaróżowione tylko dłonie. Zobaczcie tutaj policzki, troszeczkę nosek, powieki. Jest taka bardzo dziewczęca w tej swojej delikatności i subtelności. Znowu nie słychać. Przepraszam bardzo, mam nadzieję, że już mnie słychać. Jestem już z powrotem, kochani. Tak, słychać. Dobra, bardzo przepraszam, ale po prostu ten hotspot nieszczęsny, mój komórkowy szlak trafił, musiałam go na nowo tutaj uruchamiać, bo nadal w szkole internetu nie ma, więc bardzo przepraszam, już wracamy do opowieści, z której mnie tak bezszczelnie wytrącono i tylko udostępnię Wam tutaj prezentację. Mam nadzieję, że widać wszystko. Widać? Tak, już wszystko widać, jest w porządku. Super, dziękuję. Tak. Jeszcze raz przepraszam. Więc moi drodzy, ta praca, którą tutaj widzicie, to jest jedna z takich piękniejszych, subtelniejszych prac, w których artystka pokazuje nam właśnie tą aurę modelki, tą jej subtelność, dziewczęcość, delikatność, która będzie bardzo charakterystyczna dla wielu portretów, które dzięki temu właśnie cieszyć się będą niesłabnącą popularnością. Inna praca to jest ten portret młodej. Kobiety w bieli. Artystka pokazuje nam w takim delikatnym półakcie młodą, oszałamiająco piękną kobietę te o subtelnych rysach twarzy. Zwróćcie uwagę, tutaj tylko taką jedną linią odcina tą jej obnażoną sylwetkę, te nagie, delikatne ramiona od tej takiej sukni białej, w którą jest spowita. Bardzo to nieśmiały półakt. Pamiętajcie, że w tamtych czasach w malarstwie pokazywano dużo więcej nagości ale artystka nie odczuwa takiej potrzeby, żeby koniecznie prezentować właśnie te wszystkie mocno roznegliżowane partie kobiecego ciała. Raczej jest bardzo subtelna, taka dyskretna i to też w niej się bardzo podobało współczesnym. Jednym z takich wybitniejszych obrazów, portretów, jest ten portret francuskiej pisarki Gabrieli Rewal z 1912 roku. I to jest praca, przy której ona spędziła wiele, Seansów. Podobno tutaj była bardzo cierpliwa ta Gabriela, co zresztą zaofocowało świetnym, takim pełnym charyzmy przedstawieniem. Mamy, moi drodzy, tą dojrzałą kobietę, która była znaną pisarką siedzącą w fotelu w takiej pozie mocno dumnej, wyprostowanej, takiej autorytarnej wręcz, odczuwamy tą charyzmę, tą siłę bijącą od tej kobiety. Na podołku położyła jedną dłoń, trochę tak jakby trzymała w niej pióro, które było przecież jej sposobem na ekspresję. Druga ręka, zobaczcie, taka upierścieniona, oparta jest na tym oparciu tutaj fotela, więc też mamy takie wrażenie, że artystka próbuje podkreślić stanowczość tej modelki. Ja czuję ten charakter Charakter od tej kobiety. I zobaczcie, jak pięknie jest to zestrojone kolorystycznie. Te perłowe szarości, popiele, przełamane biele, rozświetlone tutaj jakimiś takimi płatami złota, które gdzieś w tym tle jest widoczne. To naprawdę jest coś rewelacyjnego. Louis Vauxelot, który pisze o jej pracach, wskazuje, że Boznańska nie maluje. Kapelusza futrzanej etoli, czy diamentowej koli, obrazuje uczucia, charaktery. To malarstwo nie szuka upiększeń, lecz prawdy. Tak jest postrzegana właśnie przez swoich współczesnych. Jak już powiedziałam, pierwsze prace będzie często malować w ten sposób, że swoich modeli stawia na tle okna, z czasem stawia na tle ściany, z biegiem czasu odrzuca wszystko to, co jest uważane przez nią za taki zbędny balast, niepotrzebne gadulstwo. W związku z czym skraca sylwetki najpierw do kolan, później do pasa a później już tylko i wyłącznie będzie często koncentrować się na twarzy. Tutaj jest, słuchajcie, mój ulubiony portret kobiety z tulipanami, który świetnie pokazuje, jak artystka potrafi zmienić paletę na taką srebrno-złotą z takimi podbiciami jakiejś zieleni, a nie tym razem błękitu. Te brązy, zielenie, biele, które znowu są takie podbite różnego rodzaju, Odcieniami rzuci czy jakiegoś właśnie takiego cynobru zielonego. To wszystko to są, moi drodzy, bardzo subtelne, piękne, wycyzelowane zestawienia barwne. Równie ciekawe i niezwykłe są jej autoportrety. Właściwie nie wiemy, ile ich namalowała. Pod koniec życia bardzo wiele z tych prac zaginęło, czy w ogóle rzadko je datowała, często je rozdawała, nie wiadomo do końca do kogo trafiało, ale, trafiały, ale zawsze w tych obrazach widać taką próbę uchwycenia jakiejś prawdy wewnętrznej o samej sobie. Maluje siebie bardzo często w taki wystylizowany sposób. Głowa, tak sylwetka jest taka mocno wyprostowana, dumna, poważna. Głowa, zobaczcie, lekko podniesiona do góry. Brwi, mocno takie opadające, podkreślone kredką i takie zaczesane do góry włosy. To jest taka maniera z początku XX wieku, ale będzie... Tak, moi drodzy, portretować się aż do ostatnich chwil swojego życia. W tych jej pracach bardzo często tak mocno skupiano się na portretach, że właściwie zapomina się o tym, że była również artystką, która świetnie obrazowała wnętrza i również pejzaże, aczkolwiek nie było to zbyt częste. W jej obrazach, moi drodzy, Pejzaże i wnętrza pojawiają się dosyć rzadko, chociaż są świetnie namalowane. Być może dlatego, że jednak no, dużo łatwiej było zarobić na portretach, a te tematy były traktowane trochę jak tematy uboczne. Tutaj macie najsłynniejszą pracę wnętrze paryskiej pracowni z tych takich obrazów, które prezentują jej warsztat, jej przestrzeń, atelier. Zobaczcie znowu, Mamy teoretycznie bardzo takie ascetyczne wnętrze ze ścianami, które są pokryte kolejnymi znajdującymi się w ramach obrazami. Na pierwszym planie widzimy potężny fotel, którym bardzo często sadzała swoich modeli. Za nim pojawia się taka zielona draperia, która często była używana jako tło. Całość, moi drodzy, rozświetlona jest jakimś wewnętrznym światłem. Nawet nie wiemy tak naprawdę, skąd to światło tutaj pada. Nie do końca wiemy, czy ono jest realne. Na pewno mam wrażenie, że na to światło, które panuje na obrazach, nie wpływa ani pogoda za oknem, ani pora roku. Ona po prostu wprowadza nas w świat swojego własnego wyczucia barwy i światła, i nie wiąże się to z jakąś wierną obserwacją tych kolorów w realnej rzeczywistości. To trochę jest jak gdyby inspirowane impresjonizmem, ale pamiętajcie, że nie jest to prawdziwy impresjonizm. Sama artystka twierdziła, że za każdym razem ją bardzo zaskakuje, jak ktoś próbuje ją połączyć z impresjonizmem. Ona czuła, że jest inna. Po pierwsze, moi drodzy, dlatego, że będzie używać czerni, od której artyści impresjonistyczni będą raczej się odcinać. Po drugie, maluje bardzo powoli nie jest to takie spontaniczne żywiołowe szybkie malarstwo impresjonistów bo też nie zależy artystce na tym żeby uchwytywać ulotny moment tylko żeby moi drodzy gdzieś złapać prawdę o modelu a więc raczej próbuje uchwycić ludzką duszę a nie taki fotograficzny moment czy wizerunek świata co więcej bardzo bardzo niechętnie wychodzi na ulicę, portretować miasto. W zasadzie wszystkie jej obrazy inne niż Martwe Natury i portrety to są właśnie wnętrza pracowni, pięknie zestrojone, kolorystycznie, jak tutaj widzimy, właśnie, albo. Sceny krajobrazu, ale widziane z okien pracowni. Czyli to jest to bardzo taki określony wycinek Paryża. Twierdziła, że jej konstrukcja psychiczna nie pozwala jej na to, żeby się zmierzyć z pejzażem. Pod koniec życia wielokrotnie żałowała, że namalowała tych pejzaży mało. A jednocześnie twierdziła, że przeraża ją taka nieprzewidywalna zmienność natury. Mówiła: że Pejzaż jest strasznie trudny. Krajobrazu nie da się posadzić na kanapie i kazać mu przychodzić kilkanaście razy do pracowni. I właśnie to być może powodowało, że tych pejzaży w swojej twórczości ostatecznie wykonała w sumie niewiele. Większość powstała w pierwszym okresie jej twórczości, jak powiedziałam, co to, to głównie pejzaże namalowane z okna pracowni. Czasami widzimy fragment budynku, tak jak tutaj, czasami pojawia nam się jakiś jadący tramwaj. Ale zwróćcie uwagę, z jednej strony mamy tutaj realny kawałek świata, a z drugiej strony on jest tak zdematerializowany, tak odrealniony, że mamy wrażenie, iż te poszczególne partie obrazu, tramwaj, ulica, dom wręcz tracą swoją odrębność, jak gdyby łączą się w jedną całość i przy czym. Jednocześnie są, zobaczcie, bardzo konsekwentny sposób malowane. To nie jest takie szalone, rozwichrzone rzucanie farby na pędzl, z pędzla na płótno, jak tam jej, prawda, ręka poszła. Tylko w taki bardzo przemyślany sposób tą farbę nakłada. Jak gdyby ruch pędzla śledzi ten naturalny kierunek rzeczywistych pierwowzorów, czyli jak maluje dom, to maluje go takimi liniami góra-dół, góra-du, -dół, żeby podkreślić ten właśnie pionowy aspekt budynku. Z kolei, jak maluje dach, to się będzie pojawiała. Taka próba, zobaczcie, po lekkim ukosie na pociągnięcia pędzla, żebyśmy mieli wrażenie właśnie tego spadku. Yy, czyli próbuje artystka w jakimś takim sposobie nakładania pędzla odzwierciedlić charakter obiektów, <śmiech> <śmiech> przepraszam bardzo, które nam przedstawia. Moi drodzy, artystka. Tutaj jeszcze widzimy jedną jej pracę, też pejzaż. W drugiej. Po dekadzie XX wieku zaczyna czuć się coraz bardziej zagubiona. Wybucha I wojna światowa. Ona nie zna się na polityce, nie rozumie jej. Jej podejście do polityki, jak twierdzono, było bardzo naiwne. Ona po prostu bała się totalitaryzmu, chciała, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Bała się tłumu i tego, kto tym tłumem manipuluje, bo twierdziła, że to rzecz niebezpieczna. Wojna dla niej tak naprawdę nie, nigdy nie jawiła się jako taki konflikt polityczny, w którym trzeba opowiedzieć się po której ze stron, że są dobrzy i źli i tak dalej, bo ona twierdziła, że jej przyjaciele są po obu stronach. Jak ona ma wybrać stronę? Jeśli będzie się wypowiadać na temat wojny, to będzie mówić, narodowość nie ma znaczenia, istnieją tylko nieszczęśliwi, czyli ma taki bardzo emocjonalny stosunek przede wszystkim widząc tego cierpiącego człowieka, a nie jakieś interesy polityczne. Po pierwszej wojnie światowej jej sytuacja finansowa zaczyna robić się dramatyczna. Na chwilkę wraca do Krakowa, bo próbuje tam za pomocą sprzedawania obrazów opłacić remont kamienicy. Pamiętacie, ojciec wybudował kamienicę, oficynę, one szły na wynajem i z pieniędzy, które dostawała ona i jej siostra, mogły funkcjonować w Paryżu. Problem polega tylko na tym, że wojna uniemożliwiła przesyłanie pieniędzy. Co więcej, fatalne warunki już po latach w tej kamienicy powodowały, że niełatwo było wynajmować tam za rozsądne pieniądze te pomieszczenia i liczyć na jakiś sensowny zysk. Trzeba było tą kamienicę w jakiś sposób unowocześnić, wyremontować i artystka dlatego wyjechała na moment do Krakowa, bo próbowała spłacić obrazami te Usługi, które wymaga, których wymagał budynek. W efekcie trochę te warunki bytowe polepszyła, żeby chociaż jakiś lichy dochód do Paryża, do niej i do siostry przychodził, ale dosyć krótko zabawiła w Krakowie, dlatego że Iza zaczęła do niej wypisywać, że musi natychmiast wracać do Paryża. Pamiętacie, mówiłam Wam, że jej córka, przepraszam, siostra, narkomanka i alkoholiczka coraz bardziej odczuwała stany depresji, Depresyjne, załamanie nerwowe przechodziła, w związku z czym była niemal uzależniona psychicznie od obecności siostry, z którą zresztą się kłóciła i często się nie zgadzała, zwłaszcza w sprawach finansowych. Bo moi drodzy, też paniom nie działo się dobrze. Ja już Wam mówiłam, że tutaj ten problem pojawił się z jednej strony tego przesyłu pieniędzy. Nie było to podczas wojny takie możliwe. Trudno było też wozić do kraju obrazy, które można było, Byłoby sprzedawać, a tymczasem ten spadek, który został po ojcu, rozchodził się bardzo szybko. Szczególnie dlatego, że Olga nie potrafiła tak naprawdę gospodarować pieniędzmi. Ona była zawsze bardzo czuła na nieszczęścia innych, na ludzką biedę. Dlatego też gdy będą się pojawiać u niej ludzie przychodzący po pomoc, ona nigdy tej pomocy. Nie będzie odmawiać. Miała takie poczucie, że powinna ludziom w jakiś sposób finansowo no, starać się być podporą, zwłaszcza jeżeli przychodziły do niej jakieś pieniądze i no cóż tych pieniędzy nie było zbyt dużo, żeby artystka nie biedowała, to jej siostra dokonywała, słuchajcie, skomplikowanych machinacji. Mianowicie wykupywała często przez podstawione osoby Kłód na Olgi, tak żeby się artystka nie zorientowała, chodziło o to, żeby móc jej udzielać niejako wsparcia finansowego, ale bez mówienia jej o tym, bo artystka była bardzo dumna, niezależna i nie chciałaby przyjmować jałmużny. W mniej więcej w drugiej, trzeciej dekadzie XX wieku artystka zacznie coraz więcej malować martwą naturę. Zwykle artyści po martwą naturę sięgali wtedy, kiedy chcieli trochę poćwiczyć kompozycje, zestawy kolorystyczne. Tutaj, moi drodzy, te prace, takie jak właśnie martwa natura z wazą, czy kwiaty w wazonach, pozwalają się skupić na warsztatach stacie boznańskiej, bo jak patrzymy na portrety to ten teoretycznie warsztat jest widoczny, ale my bardzo często większą uwagę przywiązujemy do tej takiej przenikliwości psychologicznej, którą widać, że bije z płcien boznańskiej. Tutaj nie mamy tego poczucia, że artystka próbuje nam coś opowiedzieć o modelu, no bo tego modelu nie widzimy. Głównym bohaterem tego obrazu jest ta waza ustawiona w centrum. Więc jak patrzymy na martwe natury, to my, moi drodzy, właśnie Właśnie widzimy, że kombinacja jakichś książek, karafek, butelek, figurynek dla artystki jest takim pretekstem do stworzenia jakiejś malarskiej przestrzeni, która będzie mogła być punktem wyjścia do ustawiania plan barwnych, wprowadzania różnych niuansów, tonów. Znowu, jeżeli byśmy się przyjrzeli tej pracy, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, skąd tutaj pada światło. Cały Obraz wydaje się taki prześwietlony. na światło inaczej reaguje waza, porcelana, inaczej złota szyjka tutaj, prawda, tego wazonu, czy płatki kwiatów, które widzimy. Artysta, artystka, mamy wrażenie, ten obraz namalowała dla czystej przyjemności patrzenia na kolory, którymi się posługuje. Zresztą, słuchajcie, nie jest to jedyny obraz, który, mamy wrażenie, w ten sposób pełnił właśnie funkcję estetyczną, bo szereg prac, które artystka zostawiła z tego ostatniego okresu, które prezentowały. Kwiaty w wazonie. To są właśnie jej takie studia kolorystyczne, wskazujące, jak bardzo była wrażliwa na kolor, na światło i to, jak one ze sobą wchodzą w piękne, takie układy barwne. Tutaj mamy żółte róże, i jedna z moich ulubionych prac to te kwiaty, takie anemony w tym szklanym naczyniu. Po wojnie jej sława zaczyna bleknąć świat sztuki decydowanie bardziej ceni inne malarstwo, awangardowe, eksperymentalne, głośne, brutalne. Ona tworzy zupełnie inne obrazy, wycisza się, rezygnuje z jakiegoś takiego szybkiego efektu, koncentruje się na kolorze, który jest zupełnie inaczej, postrzegany niż to, co robią artyści awangardowi, żyje Głównie z tych pieniędzy, które pozostały jej po ojcu, trochę, które przychodzą za ten czynsz z krakowskiej kamienicy, trochę ze sprzedaży obrazów, które, jak już Wam mówiłam, w dużej mierze kupuje jej własna siostra i klepie potworną biedę. Bądź potrafi, jak mówiłam, nikomu odmówić pomocy, rozdaje pieniądze. Biedacy podobno handlują sobie na ulicach Paryża jej adresem. Za franka albo dwa czy trzy franki można kupić adres do Boznańskiej, bo wiadomo, że jak pójdzie się do niej i poprosi o pomoc, to ona nigdy nie odmawia. Zawsze komuś wciśnie jakiś grosz do garści, każdego nakarmi chleba chlebem z masłem czy napoi herbatą. Rosyjscy emigranci będą Nazywali świata Olga. Dunikowski, polski rzeźbiarz, który się z nią spotka w Paryżu, będzie twierdził, że ona ma w sobie coś z Franciszka, świętego Franciszka z Asyżu. I moi drodzy, co jest bardzo przykre, to potrafią ją cynicznie wykorzystywać nie tylko najbiedniejsi, ale również ci, którym zasadniczo finansowo nie było tak dramatycznie. Jednym z takich cwaniaków był Artur Rubinstein. Być może niektórzy z Was kojarzą tego słynnego pianistę. No więc on ją tam ciągle naciągał na pieniądze. Między innymi jedną pożyczkę, którą od niej, od niej przejął, przegrywał w ruletkę. Bo był nałogowym hazardzistą. Ona, moi drodzy, je chleb, chodzi w a które mają 20 lat, które są wyblaknięte, wystrzępione, obgadywana jest na każdym kroku za swoją biedę, za zaniedbanie, za brud w pracowni, za zimno, bo ta pracownia często jest nieogrzana, za myszy, które są wszędobylskie a Olga nie potrafi się ich pozbyć, więc je tam dokarmia i dba o nie. I moi drodzy, tą osobę wykorzystują wszyscy. Co więcej, ona ma problem również z powoli, z pamięcią. Zaczyna cierpieć na sklerozę, ma egzemę twarzy, bóle oczu. Później pojawiają się również problemy z artretyzmem. Zapalenie błony naczyniowej oka prawdopodobnie. Jej się wdało, a z czasem również jaskra. To ostatecznie, moi drodzy, być może powoduje, że je, na jej obrazach mamy wrażenie, że uwaga skupia się na centralnej partii obrazu, a te partie poboczne się tak trochę rozmywają. Być może to nie był wcale jakiś zabieg artystyczny, tylko moi drodzy, nieuświadomiona konieczność wynikająca z tego, że ona po prostu nie dowidziła. Co moi drodzy, jest jeszcze dodatkowo dramatyczne to to, że nawet jeżeli ktoś jej chciał pomóc, to ona tej pomocy nie lubiła przyjmować. Była taką autokratką, której się wręcz nie dało pomóc. Nie rozumiała świata, nie rozumiała, dlaczego ludzie i bliźni są sobie wrodzy, a jednocześnie bardzo wyrozumiała dla ludzkiej natury, nawet jak została okradziona przez kogoś z pieniędzy, które dostała za nagrodę od polskiego społeczeństwa, przyjmie to z cichą skromnością, wyrozumiałością i stoickim spokojem. Jej sytuacja jest na tyle dramatyczna, że ratuje ją właściwie od totalnego ubóstwa. Maja Berezowska, która przybyła do Paryża, poznała artystkę i przerażona stanem, w jakim artystka na co dzień funkcjonuje, powołała Komitet Opieki nad Olgą Boznańską. Udało się zebrać pieniądze, przekazać artystce, ale problem był znowu taki, że artystka cierpiąc na sklerozę zaczęła upychać banknoty po kątach, nie za bardzo orientując się później, gdzie je pochowała. Niektórych nie mogła znaleźć, niektóre pewnie zabrali się, co do niej przychodzili, więc to, moi drodzy, było naprawdę deprymujące. Co więcej, w momencie, kiedy siostra chciała jej pomagać, to Olga się bardzo irytowała. Jak siostra próbowała ją napominać, to Olga się jeszcze bardziej denerwowała, bo twierdziła, że Iza czyha na jej majątek. No, Olga była nieco od niej starsza, więc teoretycznie istniała możliwość, że to ona pierwsza odejdzie. Więc na wszelkie sugestie jej siostry, że powinna trochę, Trochę odpuścić to pomaganie całemu światu. Twierdziła, że Izaj obawia się o majątek, który zbyt szybko topnieje, którego nie będzie mogła po niej dziedziczyć i tym samym w ogóle nie przyjmowała do wiadomości, że być może jednak powinna zadbać trochę sama o siebie. W latach 30. odwiedza ją Jerzy Waldow, który go po prostu totalnie trafia. Jak widzi, że w pracowni artystki nieogrzewanej, brudnej i zakurzonej prace marnieją w fatalnych warunkach, stoją w kurzu, w wilgoci, obgryzają je myszy których, jak pamiętacie, Olga nie potrafiła się pozbyć, tylko wręcz przeciwnie, je bardzo mocno dokarmiała. I Jerzy Waldorf wtedy no, pocisnął po rządzie polskim, bo stwierdził, że to jest absolutny skandal, że rząd polski jedyne, co potrafi zaproponować takiej zasłużonej artystce, jednej z największych Polek, które tworzyły na przełomie XIX i XX wieku w Paryżu, że jedyne, co potrafi jej zaproponować rząd polski, to jest, słuchajcie, miejsce w przytułku dla starców. Uznał, że taka propozycja ze stroną rządu polskiego, to jest po prostu totalna kompromitacja i tego rządu, i Polski, która nie potrafi docenić osoby, która była tak znacząca dla kultury polskiej. Drwił z tej całej sytuacji, pisząc następujący sposób: Z popieraniem żywych artystów jakoś w Polsce nie idzie, za to niech tylko który umrze, co za pogrzebik, co za mówka, co za nagrobek. Wiecie, ja mam wrażenie, że to się naprawdę nie zmieniło do naszych czasów. Natomiast nie da się ukryć, że te jego głośne wypowiedzi spowodowały, że ostatecznie państwo polskie postanowiło zakupić trochę prac od artystki i postanowiło zapłacić za te prace w miesięcznych ratach. Dzięki czemu nie na raz przyszła duża kwota do artystki, tylko systematycznie była jej wypłacana i to pozwalało utrzymać jej się na powierzchni. Niemniej jednak, moi drodzy, Olga coraz bardziej zapada się w siebie, szczególnie gdy w 1934 roku jej siostra popełnia samobóstwo. Odtąd mamy wrażenie, że Olga właściwie żyje w swoim jakimś wyimaginowanym, pełnym udręg świecie, uwielbiała zwierzęta. Macie tutaj ją przedstawioną z jej pieskiem kiki i później tego pieska namalowanego była przerażona na samą myśl, że zwierzęta mogą być krzywdzone i cierpiała na obsesję, że w sąsiedztwie jej pracowni zwierzęta są mordowane. Nie, zupełnie nie dopuszczała do siebie tłumaczenia, że to tylko są urojenia i że to nie jest prawda. Dziwnym zrządzeniem losu moi drodzy w jej pracowni po jej śmierci urządzona była stacja wiwisekcji zwierząt. To naprawdę taka ponura Historia. Natomiast sama artystka pomijając fakt, że potwornie cierpi, że zaczyna być coraz bardziej osamotniona, odcinająca się od ludzi, to nadal przeżywa chwilę triumfu. W 1938 roku, dwa lata przed śmiercią, na Biennale w Wenecji, dostaje w ogóle osobną salę na ekspozycję. Tam jej pokazują 27 prac, odnosi olbrzymi sukces, nawet dostaje złoty medal i sprzedaje zresztą też nawet kilka obrazów, które Jeden z nich kupuje król włoski, ale moi drodzy, to niestety już powoli koniec. Artystka sypia coraz mniej. Ładzi się czasami dopiero o drugiej nad ranem. Wieczorem podobno wyłącza światło elektryczne, zapala lampę naftową, cofa się wspomnieniami do Krakowa, do miasta, do którego już nie wróci. Błądzi godzinami w swojej wyobraźni po ulicach, po których przemieszcza się jako dziecko. I... Jednocześnie żegna się ze światem. Tylko przy sztalugach jeszcze gdzieś odnajduje pogodę ducha czy siłę, chociaż malowanie sprawia już jej coraz większą, większą trudność. Ma problem, żeby chodzić po schodach, ma problem, żeby wstawać, ma problem, żeby stać przed sztalugą. W ogóle nie jest w stanie niemal z skostniałych i takich popękanych z zimna palcach. Przypomina mnie ogrzewana pracownia, trzymać pędzel. Ostatecznie, moi drodzy, umiera 26 października 1940 roku. Zostaje pochowana na polskim cmentarzu w Montmorency pod Paryżem, i tam do dnia dzisiejszego można odszukać jej grup. Moi drodzy, była artystką absolutnie niezwykłą. Nie uczestniczyła w tych wszystkich wielkich dyskusjach dotyczących tego, jak ma wyglądać sztuka początku XX wieku. Awangardą nie interesowała się zupełnie. Można by powiedzieć, że była zaimpregnowana na nowinki. Była taka nieprzemakalna i w tym tkwiła zarówno jej siła, jak i słabość. Siła, dlatego że nie poddawała się modom, była wierna sobie, swojemu pomysłowi, na malarstwo. Z drugiej strony słabość polegała na tym, że zamknięta w swojej pracowni coraz bardziej czuła się nierozumiana, coraz bardziej ulegała smutkom. Z jej obrazu wyzierała ta nostalgia, ta pajęczyna jakiejś drążącej dusze rozpaczy. Brak jej było tego pazura, takiej agresywności, energii. O którą pamiętacie zabiegała w Monachium, bo czuła, że tego ma niedostatek, którego nigdy tak naprawdę nie uzyskała, a który tak był bardzo ceniony przez współczesnych. Nie należała do żadnego kierunku, nie zamierzała zresztą ubiegać się o przynależność do jakiejkolwiek grupy artystycznej, nie zabiegała kompletnie o popularność. W tej epoce, która tak bardzo wielbiła hałas, wielbiła umiejętność lansowania się, się. Ona cicha, spokojna, zanurzona w swoich własnych egzystencjalnych problemach, proponowała malarstwo bardzo wysmakowane, intelektualne, uduchowione, oparte o przepiękne kolory. Smutna poezja, to moi drodzy Olga Boznańska. Mam nadzieję, że jej twórczość podoba wam się po tym naszym spotkaniu dzisiejszym równie bardzo, jak podoba się mi. To jest jedna z takich moich ulubionych artystek i mam nadzieję, że zaraziłam was tą swoją pasją, z jaką za każdym razem sięgam po jej pracę i im się przyglądam. To jest, moi drodzy, taka wędrówka w Malarską poezję. W, gdzieś tam w głąb ludzkiej duszy, która z tych obrazów, z tych kolorów wyziera. Mam nadzieję, że odnaleźliście w tych jej obrazach to, co mnie zauroczyło, a przynajmniej tego wam, moi drodzy, życzę. Kochani,